Słuchajcie, wiele osób mnie ostatnio pytało o to, czy warto sobie kupić awatę i czy warto wejść w świat FPV. No to jest zupełnie co innego, to jest trochę takie jak z wejściem w Matrixie albo na drugą stronę króliczej nory. Jeżeli ktoś rozważa zakup mini lub awaty, no to jest tutaj wybór dosyć prosty. Wiele osób wybiera sobie miniaka, bo nie wymaga tyle czasu ogarnięcie tego drona. On sobie sam wisi, jest pozycjonowany przez GPS. Zwykle latamy trochę dalej od przeszkód i od obiektów. Ma bardzo ładny obiektyw, ma ruchomość pełną gimbala. Wykonujemy zdjęcia, jest cichutki, filmy też określone możemy zrobić. Naprawdę dobry dron, ma świetny obiektyw i on trafia w większość gustów. Natomiast to, co z nim jest po pewnym czasie, to fakt, że on się potrafi znudzić. Niestety, tego typu drony potrafią się znudzić i szukamy dodatkowych bodźców, atrakcji. Pojawia się na horyzoncie Awata. Czy to jest dron, którego warto wybrać i czy warto sobie spróbować FPV? Ja wam powiem, że tu jest tak jak z wejściem w każdy świat hobby, taki bardziej zaawansowany. Dlatego, że to już jest zupełnie inne hobby. To już jest świat prawdziwego lotnictwa. Szczególnie jeżeli latamy w trybie FPV, bo wykonujesz manewry i akrobacje takie, jak wykonują samoloty. Czy to jest pętla, czy to jest flip, czy może dive, czy punch. To są wszystko manewry, które można wykonywać też samolotem. Wymaga on dużo więcej atencji, dlatego że prawdziwe loty odbywają się w trybie manualnym, a nie w trybie stabilizowanym jak tutaj w Mavicu. Mavic nie ma trybów manualnych, dlatego że jakbyśmy go przełączyli i zaliczyli kraksę, to od razu nadawałby się do serwisu. Awata jest bardzo wytrzymałym dronem, możesz ją właściwie rzucać też. Wiadomo, że nie można jej utopić, bo paru kolegów utopiło łącznie ze mną, więc nie jest odporna na wodę. Ale też sprawuje się świetnie i wiele kraszy jest w stanie wytrzymać. Jest głośnym też dronem, na to trzeba być świadomym. I jeżeli mieszkasz w dużym mieście, może być kłopot z lataniem, bo ona hałasuje. Natomiast mijacz jest bardzo dyskretny i jeżeli mieszkamy w mieście, to zupełnie inna bajka. Natomiast w Awatą lata się głównie w goglach, mamy podgląd nie na takim ekranie, jak w przypadku miniacza, tylko lata się w goglach. I to jest zupełnie inny świat, dlatego że to masz świat pełnego zanurzenia, tak jakbyś faktycznie latał czy latała. Jakby człowiek siedział w kokpicie i tak jakby zajmował miejsce pilota. Faktycznie czujesz bezpośrednie zanurzenie, czujesz jakbyś siedział czy siedziała, tak jak powiedziałem, w środku. Różnice są diametralne, to w ogóle jest coś innego. Ja spróbuję pokazać wam krótko obiekt, może z 5 minut, bo jesteśmy przed zachodem słońca. Przyjechałem na sesję, miała być ładna i słoneczna pogoda. Przed zachodem okazało się, że jest kurczę lipa, ale tak to właśnie bywa. Więc odpalimy sobie dwa drony i zrobię wam takie 5 minut, żebyście mniej więcej mieli porównanie, jakie ujęcia można zrobić jednym i drugim dronem. Na pewno miniacz jest świetny pod kątem zdjęciowym. Zdjęcia zrobisz nim dobre, zrobisz nim bardzo ładne filmy, ma jasny obiektyw. Awata ma troszeczkę ciemniejszy obiektyw, czyli wymaga więcej światła. I są takie niuanse w obu dronach, natomiast mamy pełną radość z użytkowania jednego i drugiego. Jeżeli chodzi o FPV, to jest prawdziwa przygoda i FPV się tak szybko nie nudzi, bo drony z gimbalem potrafią się znudzić, dlatego że masz ograniczoną możliwość ich stosowania, tak? Tutaj nie przyłączysz się, tak jak powiedziałem, tylko latasz sobie mniej więcej po prostych, ewentualnie jeszcze masz kombinację kierunków, czyli na dół i do przodu i tak dalej, na dół w bok z podnoszeniem, ale głównie latasz liniowo. Natomiast tutaj jest prawdziwy freestyle i tutaj jest jazda, jaką sobie wymyślisz, tylko pod warunkiem, że się lata w trybie manualnym, więc trzeba na symulatorze spędzić co najmniej 10 godzin, żeby to miało i ręce nogi, i nogi, bo bez symulatora jest ciężko przejść od razu w tryb manualne, po prostu są zupełnie inne odruchy i trzeba się tego nauczyć na symulatorze, bo tam crash jesteś bezkarny, jeżeli chodzi o kolizję. Natomiast w przypadku już realnego życia czy świata, nie tylko zagrożenie dla drona, ale też dla otoczenia, więc na to trzeba uważać. Polecimy teraz, zobaczymy co się dzieje. Mam już awatę gotową i skomentuję wam, jak to mniej więcej wygląda. Odzwyczaiłem się od lotów awatą, miałem ostatnio zepsutą aparaturę. I tak to właśnie wyglądało. Ustawimy sobie tylko ekspozycję. Ja troszeczkę odlecę, żeby tak nie hałasować.
Chociaż tu na razie, jeżeli chodzi o ekspozycję, powinno być wszystko w porządku. Przeniosę się troszkę wyżej. Czy ja jestem się tutaj w stanie przenieść w tryb manualny? Jestem. Tak, bo dron jest... Został, tylko aparatura jest inna. Lecimy w trybie manualnym od razu. No i widzicie, jak się lata. Tutaj każdy nasz ruch decyduje o tym, gdzie dron poleci i w jaki sposób on poleci. Polecimy sobie bezpośrednio. On jest troszkę wolny dzisiaj, nie wiem czemu. 55 km na godzinę. Ale okej. Okay. Polecimy sobie od razu na skałkę, żebyście zobaczyli. Teraz mamy punch. I mamy lekkie opadanie. Trzeba wziąć poprawkę na wiatr. Widać, że można bezpośrednio, jak ptak, obniżać się pomiędzy drzewami, troszkę polatać. Tu mamy lot nurkowy. To wygląda bardzo dobrze. Teraz się odrobinę przeniesiemy, podniesiemy. Teraz się odrobinkę podniesiemy i znowu mamy kolejny lot do góry. Więc widać, że to jest zupełnie inna specyfika. Jeżeli chodzi o Mavica, lata się bardzo grzecznie, liniowo. On nas pozycjonuje, wykorzystuje sygnał satelitarny lub też optyczne czujniki czy sondy. I to wszystko sprawia, że te loty są tak jak jazda na rowerze z kółeczkami bocznymi. Zupełnie co innego. Polecimy sobie tutaj takim fajnym, opadającym lotem i teraz prosto do ścieżki. Widzicie, to jest nawet do tego stopnia udany lot, że byliśmy w przepięknym przechyleniu podczas tego nurkowania. Dobra, jeszcze jedno podejście. Więc loty awatą jest to de facto prawdziwa przygoda. I to, co mogę powiedzieć, to jest zupełnie inna historia. Jeżeli ktoś nie ćwiczył na symulatorze, to może latać tylko i wyłącznie w trybie manualnym. A to już zupełnie nie jest ta zabawa i to nie jest to czucie, jak w przypadku lotów. Może tylko latać w trybie normalnym, jest, ale nie jest to na pewno lot w trybie manual czy też akro. Podniosę się troszkę. Dobrze, ona ma delikatny propłoż. Tak to wygląda. Polecimy sobie teraz wzdłuż tego zagajnika. To obok mnie. Ja wyłączyłem stabilizację, więc w postprodukcji zrobię, w Re-Steady, albo przepraszam, nie w Re-Steady, tylko w Gyroflow. Natomiast Avata też ma możliwość stabilizacji bezpośrednio wbudowanej. Ja jej nie używam, bo to jest też gimbal jednoosiowy. Tylko staram się używać właśnie Gyroflow. Bardzo dobra aplikacja do stabilizacji ujęć, tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu stabilizacji na etapie lotu i też nagrywania we współczynniku w polu widzenia W, tak? Wide, czyli szerokim, nie super szerokim, nie ultra szerokim. Bardzo ładnie sobie Avata radzi, pięknie lata i to jest świetny dron dla początkujących. Oczywiście ma też swoje wady, jest dosyć ciężka. Dociążona jest mocno, a zarazem jest głośna, jak jest cinełup. Druga sprawa jest taka, że obiektyw jest dość ciemny. Jeżeli chodzi o podglądówkę, jest to podobny obiektyw jak w przypadku DJI O3 i on jest dość ciemny. Nie ma tutaj szału, jeżeli chodzi o podgląd, szczególnie w słabszych warunkach oświetleniowych. Można też przełączyć na inne kolory, a mianowicie na profil DisneyLike, ale wtedy dużo detali nam się zlewa w cieniach i słabo to widać na zasadzie podglądu, chyba że mamy bardzo dobry dzień pod kątem oświetleniowym, bo teraz wiadomo, że jest luty i jeszcze słońca jest mniej, niestety, i DisneyLike nam odpada, bo on faktycznie wchodzi w mocne szarości. To nie jest najlepszy profil pod kątem wykonywania ujęć właśnie w słabym świetle. Ogólnie Avacie przydałby się lepszy sensor pod kątem low light, właśnie słabych warunków oświetleniowych i rozwiązanie, które pozwalałoby troszeczkę ją wyciszyć. Może inna konstrukcja śmigieł, a drugie rozwiązanie, które mogło być, to lżejszy akumulator. Ja w tej chwili lecę 5 minut, mam jeszcze pół akumulatora. Czy ona wystarcza mniej więcej na 12 minut, bo nie był w 100% pełen. Ja aktualizowałem oprogramowanie jeszcze w goglach.
i to zajęło ze 3 minuty. Więc jest to super zabawa. Trzeba wziąć pod uwagę, kupując awatę, czy masz miejsce do lotów, czy znajdziesz takie miejsce, czy nie będziesz przeszkadzać ludziom. Bo ja takich miejsc jak to mam tutaj co najmniej z 20 w pobliżu. Tak w rejonie pół godziny od domu, więc da się z tym żyć. Bo Maviciem można polatać mini, czy miniaczem wszędzie niemal. Szczególnie tymi maluchami trójką, bo on jest cichutki. Natomiast w przypadku awaty, no to już człowiek przeszkadza innym i to już nie jest to samo. Dobra, teraz się przełączymy w tryb normalny, bo chciałem pokazać, jak się nim lata w trybie normalnym, jak się awatą lata. Tutaj gimbalem można sterować, ale to lata się mniej więcej tak jak Maviciem. Tutaj słyszycie, jaki to jest dźwięk. Mamy teraz całkowite poziomowanie. I tak to wygląda pod kątem samego dźwięku. Jest głośny ten dron. I to jest tryb ten normal. Przełączymy się w manual, spróbujemy jeszcze polecieć kawałeczek. Za chwilę będę lądował i powiem wam trochę, jak się lata miniaczem. Na pewno efekt pełnego zanurzenia jest i jesteś bardzo mocno związany z dronem, czy związana. I ja mam takie silne, tak się mocno utożsamiam z dronami, że każdy ma swoją nazwę, każdy ma jakąś ksywkę i każdy ma swój charakter, tak jak ludzie czy zwierzaki domowe. Każdy dron jest inny dla mnie. Mam ich około 20 w tej chwili, ale FPV są szczególnymi jednostkami, bo po pierwsze możesz je bardzo mocno wpływać na to, jak się zachowują. Możesz im zmieniać właściwie każdy komponent, ale też je konfigurować i przestawiać i ustawiać. I to jest właśnie piękne. I one zachowują się w stosunku do ciebie tak, jak ty do nich. Czyli tak jak sobie zasłużysz i do nich podchodzisz, tak ci się odwdzięczają. To jest chyba najpiękniejsze, jeżeli chodzi o FPV. Jest dużo takich niuansów, ale ludzie, którzy wchodzą w to hobby, nie nudzą się, bo ostatnio słyszałem od kolegi, który latał miesiąc, że jemu się już znudziło i że nie ma takiego ciągu. Ja, słuchajcie, mógłbym latać non-stop, jakby było jeszcze ciepło i ładne światło, to bym mógł latać, praktycznie ładować i latać całe dnie. Na pewno by mi się to nie znudziło. To jest fantastyczne hobby, tak jak latanie, nie znudzi się nigdy ptakom. Ląduję, mamy 23% akumulatora po 8 minutach lotów. Jak pamiętacie, jest też chłodno i nie był w pełni naładowany, ale lata się około 12 minut i to jest mniej więcej ten czas lotu. To w zupełności wystarcza, bo tutaj jak przejeżdżka rolerka sterem 12 minut, jak najbardziej wystarcza. No dobra, to teraz pytanie brzmi, jak się lata mini. Mini się lata bardzo ładnie. Przede wszystkim to jest dronik, którym się lata bardzo grzecznie, tak? Ustawienia mamy automatyczne, nic nie będę zmieniał. Teraz mamy ustawienia automatyczne, nic nie będę zmieniał, dlatego że już jest ciemno i nie ma co nawet kombinować. A nagrywam tylko po to, żeby wam pokazać. Drony z gimbalem są bardzo fajne, dlatego że one są łatwe w obsłudze. Mają zwykle pozycjonowanie przez GPS. To jest jedna rzecz. Mają też optykę i czujniki, które pozwalają na przykład na unikanie przeszkód, czy nawet omijanie. Więc jest super sprawą latanie z gimbalem. I na pierwszym etapie jest to świetna rzecz. Oczywiście są osoby, które nie latają w ogóle dronami z gimbalem, tylko od razu wchodzą w świat FPV, między innymi Joshua Bardwell miał taki przypadek, że do niego przyjechał Ken Heron właśnie z miniaczem dwójką i on, Bardwell, po raz pierwszy latał dronem z gimbalem, a jest górą, jest ikoną w świecie FPV. Natomiast tutaj widzimy, że zupełnie inaczej się lata, bo po pierwsze lata się wolniej, liniowo, lata się z poziomowaniem, to widać, ze wsparciem. Natomiast głównie można nakręcać fantastyczne establishing shots. To są takie strzały, które utwierdzają nas w danej lokacji, bo awatą nie zrobilibyśmy tak fantastycznych ujęć, jak zobaczcie to. Jeszcze tutaj mamy jasny obiektyw do dyspozycji.
ze wznoszeniem, fantastyczne, stabilizowane ujęcia, które pokazują nam, gdzie jesteśmy, co znajduje się na pierwszym, drugim, trzecim planie. Więc pod tym względem jest absolutny kosmos i one są te ujęcia nie do przecenienia. Teraz troszeczkę polecimy do tyłu. To, co mają jeszcze charakterystyczne, dzięki poziomowaniu możemy zrobić fantastyczne ujęcia też top-down, czyli zobaczcie, teraz przeniesiemy sobie kamerę totalnie w dół, lecimy na wysokości 96 metrów, czyli wysoko, nie ma tutaj żadnych przeszkód. Co prawda mam aparaturę, która mi się zablokowała, więc się jeszcze troszkę podniosę, ale za chwilę i polecimy sobie do nas, ale głównie chodzi o to, że mamy naprawdę ładny ten widok i wygląda to super pod tym kątem, że jest stabilizowany obraz, dużo łatwiej nam po prostu nagrywać i korzystać z drona. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to tego typu dron jest naprawdę świetnym rozwiązaniem i nie ma się co czarować. Zobaczcie teraz, ja się odrobinkę obniżę i tak wyglądają ujęcia top-down. Nie trzeba być mistrzem, żeby mieć udane ujęcia i nie trzeba miesiącami ćwiczyć, bo wystarczy sobie trochę przypomnieć na temat ekspozycji czy komponowania ujęć i podobnych rzeczy i wtedy nam wszystko bardzo ładnie idzie. Opanować pamięć ruchową, czyli tak jak w przypadku jazdy samochodem opanowujemy sterowanie dronem i to wygląda naprawdę dobrze. Teraz spróbuję się nawiązać i lekko do nas wrócę, ale jak widzicie, głównie tak zwane establishing shot. I tutaj mamy, nie używamy zwykle gogli, chociaż zdarzają się takie przypadki. Natomiast zwykle korzystamy przy tego typu dronach już nie z gogli, tylko z ekranu, z kontrolera z ekranem, czy na urządzeniu mobilnym mamy aplikację. Korzystamy z podglądu na urządzeniu mobilnym, tak to wygląda. Więc na pewno inaczej się lata, bo nie ma tego efektu pełnego zanurzenia. Poza tym masz rozterkę, czy patrzeć na drona, czy patrzeć się w ekran. I to jest dodatkowa trudność, dosyć spora, szczególnie na początku, bo mamy wrażenie, że jeżeli patrzymy się w drona, to możemy go rozwalić, troszeczkę obniżę gimbala, a jeżeli patrzymy się znowu, że jeżeli patrzymy w ekran, to możemy rozwalić drona, a jeżeli patrzymy na drona, to będziemy mieli kiepskie ujęcia. I to jest taki dysonans, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, na czym powinniśmy się skupić. Nie? Ale ogólnie naprawdę można być zadowolonym. Ja robię cały czas ujęcie filmowe, które trwa już 4 minuty i Wam o tym opowiadam. Do tego dochodzą fantastyczne zdjęcia, może cyknę za chwilę kilka. Mamy szereg cech inteligentnych, m.in. przełączenie się w tryby, tak jak zresztą w Awacie, ale mamy przełączenie się w tryby, bo jest i tryb C, czyli taki bardzo spokojny lot, i N, normalny lot, plus S, sportowy tryb. Mamy też pozycjonowanie GPS, dron nam jest w stanie wrócić do punktu startu, notuje też wysokość, odległość, pokazuje prędkości, więc pełen komfort i użytkowanie takiego drona jest naprawdę dziecinnie proste, wręcz można powiedzieć banalne. Oczywiście im dalej w las, im robimy więcej postępów, tym się zaczynają schody, bo wypadałoby oprócz samego pilotażu i zabawy jeszcze coś ciekawego pokazać ludziom, więc zaczyna się montaż filmowy, ustawienia, plus do tego kompozycja i też wyczucie scen poszczególnych, dobór muzyki, tempa, ujęć, szereg rzeczy. Można też zrobić tutaj timelapsy, można zrobić hyperlapse, fantastyczne ujęcia. Jest też trochę trybów inteligentnych, takich jak śledzenie, nie we wszystkich modelach, ale śledzenie czy spotlight, czyli pokazywanie obiektu w centrum kadru. Masz też POI, czyli krążenie wokół obiektu. Są też tryby programowalne, takie jak te szybkie tryby, quick shots, droni, czy boomerang, czy helix, czy asteroid, czy rocket, między innymi. To są te podstawowe quick shoty, które my możemy wykorzystać. Czasami też hyperlapse są automatyczne, timelapse, tak jak mówiłem, i dużo ciekawych rzeczy. Można też drążki poprzestawiać, żeby były bardziej, mniej czułe. Zresztą w Awacie również. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o to porównanie. To, co mogę powiedzieć, już jest prawie ciemno, a ten obiektyw jest na tyle jasny, bo Mini 3 ma obiektyw o przysłonie 1.7, czyli mocno otwartej,
że my ciągle mamy dobre warunki do filmowania, a o zdjęciach nie wspomnę, bo jeżeli filmowanie nam wychodzi, to znaczy, że ujęcia też, że fotografię też jak najbardziej jesteśmy w stanie spokojnie ogarnąć. Ja już jestem tutaj bardzo blisko, bo wiszę tuż nad skałą. To, co mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o porównanie, wszystko zależy od preferencji, tak naprawdę nie od drona, tylko od użytkownika. Ja ostatnio miałem takie pytanie od Grzegorza, czy Avata będzie dobrym dronem dla mnie, a ja Grzegorza znam tylko przez pryzmat jego fotografii, więc nie potrafiłem mu nawet powiedzieć, czy to będzie dobry dron dla niego, czy nie. Na pewno dla osób mieszkających w dużych miastach może być kłopotliwe latanie Avatą, bo ona jest głośna, natomiast miniacz jest naprawdę cichy. Ja teraz kieruję obiektyw na nas, żebyśmy mieli tutaj kierunek auto, żebym tylko nie zahaczył przy lądowaniu, się miałem przez chwilę skupić, ale możecie porównać też dźwięk mini w stosunku do dźwięku Avaty. To w ogóle są dwa światy, bo on jest bardzo cichy i w mieście z pozycji paru metrów, teraz się obracam, spojrzymy tylko gdzie jesteśmy, można sobie spojrzeć tutaj w dół i w mieście i spokojnie w mieście można tego drona użytkować, więc to nie jest taki kłopot jak z Avatą, która jest głośna i ona wręcz skrzeczy. Tutaj miniacz jest cichutki, już do Was podlecę. Tak to wygląda, słuchajcie, więc podsumowując mogę powiedzieć tak. Dużo można by rozmawiać na ten temat. Fajnie byłoby, gdyby 3 razy w roku mniej więcej organizuję warsztaty plenerowe, gdzie można sobie zobaczyć wiele dronów, bo mam tych modeli spokojnie z 20. A czy warto jednego, czy drugiego? Każdego drona warto mieć i każdym dronem warto latać, bo to tak po prostu wygląda. Ale wiadomo, że każdy człowiek powinien indywidualnie też podchodzić do tego, czym lata, bo to jest tak naprawdę zaspokojenie jego wizji i spełnienie jego wizji, tego, czego się spodziewa po dronie i co chce z nim zrobić. Więc ja nie odpowiem uniwersalnie, czy każdy dron jest dla Ciebie. To zależy, czy lubisz przygody i takie bardziej rajdowe podejście. Wtedy na pewno FPV jak najbardziej. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu na opanowanie lotów w trybie manualnym. A jeżeli chcesz latać w trybie stabilizowanym i masz mało czasu na ogarnięcie, no to na pewno dron z gimbalem. Aczkolwiek jest to 1/3 tej frajdy, jaką mamy w przypadku FPV, bo ten świat jest po prostu przebogaty, tak jakbyśmy nagle stali się ptakiem. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli ktoś zaczyna, jeżeli zaczynasz przygodę swoją z dronem, też mam warsztat, który specjalnie nagrałem dla początkujących osób. Tam znajdziesz te kierunki rozwoju, przede wszystkim swoją wizję, określenie. Pomagam Ci określić, co chcesz zrobić z dronem, jaka jest ścieżka rozwoju, jaki model sobie wybrać do danej wizji Twojej, żeby ją spełnić. I jak sprawić, żeby po 3 miesiącach ten dron nie wylądował w szufladzie i żeby się nie kurzył. Bo ja latam z pełnym zaangażowaniem już od 7 lat właściwie. I ciągle nie mogę się nasycić tym lataniem, ciągle sprawia mi to niesamowitą frajdę. Więc o tym wszystkim mówię w darmowym warsztacie, do którego Cię bardzo serdecznie zapraszam i koniecznie z niego skorzystaj i obejrzyj go w całości, bo nie jest taki bardzo długi, a przekazałem tam esencję, jeżeli chodzi o pierwsze kroki, co pozwoli Ci uniknąć błędów, ale też zaoszczędzić kasę na niepotrzebne wydatki lub nietrafione wydatki i też frustracji. Wiele spraw, pomagam Ci w wielu kwestiach właśnie w tym darmowym warsztacie. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i trzymam kciuki za udane laty i realizację pasji. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!